Witam Was, kochani. Fajnie, że oglądacie kolejną część moich zmagań ze schodami. Dzisiaj chciałem się skupić przede wszystkim na spoczniku. Jak na pewno oglądaliście ostatni dzień, czyli tą sobotę, skończyłem robić pierwszy bieg. Skończyłem na ostatniej podstopnicy i chcę dzisiaj zacząć właśnie od tego spocznika. I myślałem przez niedzielę, jak rozwiązać problem krzywizny, czyli w poziomie to jest około 4 cm, i wymyśliłem, że najpierw przed warstwą docelową położę płytę OSB grubością 18 mm. Jak teraz widzicie, no, docinam ją i w tym momencie frezuję na odpowiednią grubość, z tego względu, że akurat ten fragment chciałbym oprzeć o tą ostatnią podstopnicę, tak żeby się fajnie to wsparło. I dodatkowo wypoziomuje mi to powierzchnię. No, widzicie, teraz nawet od lasera widać, jak tam było krzywo. No i teraz taka pierwsza przymiarka. Oczywiście by fajnie wszystko pasowało, gdyby nie oświetlenie schodowe, które już jest zamontowane. Będę musiał je zdemontować. Za chwilę jeszcze będę demontował wszystkie następne, bo jednak już to przeszkadza. I od razu ta płyta OSB wyrównała nam powierzchnię, już widzę, że będzie wszystko fajnie. Jeszcze jakieś takie delikatne poprawki, docięcia i można z tym wracać. Jeszcze jedna, o, teraz właśnie demontuję to oświetlenie. Zanim jeszcze będę, bo na chwilę będę kleił, więc postanowiłem, że jeszcze dodatkowo sobie odkurzę to, żeby tam nie było żadnych pyłków, żeby ten klej później fajnie trzymał. Żeby nie było problemu, że gdzieś tam coś odparza, gdzieś nie trzyma. Ostatnia przymiarka przed klejeniem. Wszystko jest ok. I zabieramy się za nakładanie kleju. W momencie, jak układacie ten klej, zakładacie klej, musicie pamiętać, żeby nie zamykać powierzchni, tak? Żeby powietrze miało swobodny dostęp do każdego fragmentu tego kleju. O, tutaj zrobiłem małe wycięcie, tak jak ten klej musiał to chwilę stężeć. I teraz płyta już jest dokręcana do podstopnicy ostatniej. Jest to wszystko obciążane, żeby jednakowoż ten klej gdzieś nie wypchnął niepotrzebnie, ale jest już ok. I w każdej płaszczyźnie jest poziom. Jeszcze jakieś wolne przestrzenie wypełniam dodatkowo tym klejem poliuretanowym. I zostawiam to, żeby sobie porządnie wyschło. A ja za ten czas zabieram się za rozpakowywanie elementów na spocznik. Pokleiłem lamele dębowe grubości około 18 mm w takie formatki szerokości tak do 30 cm, tak żeby mi się to w grubościówkę zmieściło. I teraz każdy docinam z osobna i będę je powolutku dopasowywał na tym spoczniku. Nie chciałem tego robić u siebie w domu z tego względu, że jakbym się trzymał tylko i wyłącznie kąta prostego, to mogłoby się okazać, że na miejscu by się to wszystko nie składało w jedną płaszczyznę. Z tego względu wolę już tutaj na miejscu to robić. No, nie ma z tym wiele roboty, a mam pewność, że nigdzie to nie ucieknie. Każdy z tych elementów, tych formatek będę łączył na lamelkach. Znaczy, ja tam nie daję kleju. Ja tylko i wyłącznie zakładam lamelki, żeby one mi wyrównały powierzchnię. O, i teraz już można ściągnąć. Chwila, moment. Tak, do pół godziny można ściągnąć obciążenie. Obcinam nadmiar pianki i mogę zacząć przymierzać te elementy. No właśnie, to jest tak, jak się docina do kąta prostego. A ściany nie są idealne. Ale okej, dobra. Pierwszy element ładnie siadł. Drugi też musi siąść. W sumie były cztery elementy. Jak zapewne zauważyliście, nie żałuję tej folii bąbelkowej. No, pamiętajcie, że to grosze kosztuje, a wasza praca jest
dużo droższa niż ta folia, więc stosujcie ją, bo szkoda, żeby podczas transportu coś się niepotrzebnie poniszczyło. Pamiętajcie, że taką piankę możecie, taką folię bąbelkową możecie później też wykorzystać, prawda? Bo to nie musi iść od razu do wyrzucenia. Klej pod tą płytą USB mi stężał, ale tutaj, gdzie jest wolna przestrzeń, gdzie ten beton opadał, postanowiłem, że jeszcze ponawiercam i ponaszczykuję więcej tego kleju. Zawsze będzie sztywniejsze. Czemu nie? To już nie są jakieś wielkie koszta. Dobrze poświęcić to. Jak mi ten klej tężeje, ja docinam już kolejne elementy z bocznika. Przymierzam, powinno być wszystko dobrze. Lamelownica, ta bezprzewodowa, z rewelacją. No, korzystam z niej już jakiś dłuższy czas i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolony. Tutaj trzeci element już dopasowany. O, i ja jestem z papieru, ołówka, metrówki i wtedy wiem, że wszystko jest ok. Wszystko sobie fajnie domierzę. Chcę to zrobić w ten sposób, żeby ten ostatni element, który będę doklejał, wystawał poza tą podstopnicę, tak żeby to po prostu imitowało stopień, no bo to będzie stopień, prawda? Więc wszystko musi być fajnie. Tam, no, trzeba dokładnie zmierzyć, prawda? Jak już z góry na dół robię, że stopnica wychodzi ponad podstopnicę 3 cm, tak tutaj też chcę tak samo to zrobić. Dodatkowo tą część, która będzie jako stopnica, za chwileczkę przy okrągle jeszcze docięcie i będę tutaj to od razu przyoblał frezarką. Frezarkę, którą tutaj widzicie, to jest tak samo ta bezprzewodowa, z której korzystam od jakiegoś czasu, no, na montaże, czy to, no, to jest rewelacja, bo nie walają się te kable. Nie jest to takie irytujące. Ok, mogłem zebrać ten nadmiar pianki i dopasować sobie ten ostatni element z bocznika. Wszystko fajnie pasuje. Ok, i teraz ściągam, dodatkowo rysuję sobie kreskę, która mówi mi, gdzie się kończą kolejne elementy. Klej, który będę stosował do przyklejenia tych lameli do płyty USB, to jest dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Trzeba jeden składnik z drugim składnikiem dokładnie pomieszać. I klej musimy wykorzystać w ciągu około 40-50 minut, gdyż później robi się z niego kamień w wiaderku. Klej rozcieramy taką pacą zębatą. Trzeba to zrobić dość starannie, nie żałować tego kleju, tak żeby pełna powierzchnia była pokryta. W tym momencie będę wkładał lamelki w frezy, które wcześniej wyfrezowałem. Tak jak mówiłem, ja tam już więcej nie daję kleju. To tylko i wyłącznie je daję, żeby mi wyrównało tą powierzchnię, żebym później nie musiał za wiele szlifować. I kolejny element z bocznika. Całe szczęście, że to w miarę wszystko spasowało, bo no nie ma tutaj możliwości za bardzo, żeby ściskać te powierzchnie, więc one muszą być dość dobrze dopasowane. A i tak, no, pamiętajcie, że zawsze istnieje coś takiego jak szpachla, jak kit, jakieś drobne ubytki, zawsze można to przeszpachlować, później pozalakierowano i tak nie będzie śladu. Ok, teraz już trzeci element. Klej ten dwuskładnikowy ma bardzo intensywny zapach, więc też za dużo go nie wdychajcie. Chyba że chcecie odlecieć w siną dal. No, często jest tak, że jak układamy podłogi, to wieczorem aż głowa boli od wąchania tego kleju.
Ale klej jest porządny. Jak raz przykleimy, to na pewno nie oderwie. Okej, pokażę Wam za chwileczkę, jak to wyszło tutaj z przodu, a może nie, chyba pokażę. Już nie pamiętam. Troszeczkę podobijać gliny, żeby wszystko było ok. A, jednak nie pokażę, dobrze. W momencie, kiedy mi to schnie, ten klej, to ja już sobie przygotowuję pierwszą stopnicę drugiego biegu. Muszę tam jeszcze przyfrezować krawędzie, delikatnie poszlifować. Ważne, żeby sobie tak rozplanować pracę, że w momencie, kiedy mi jedno schnie, mogę się czymś innym zająć. Tak jak teraz tutaj będę sobie, tutaj mi spocznik schnie, nie muszę na niego wchodzić, ewentualnie tylko tak delikatnie, a już mogę sobie dopasowywać kolejne elementy. Zawsze wypada zweryfikować, czy to, co mamy w zeszycie, przekłada się na rzeczywistość, ewentualnie właśnie tak jak teraz robię, skorygować te pomiary. I na sucho można sobie całkiem śmiało przygotować pierwsze dwa stopnie, a w szczególności tą pierwszą podstopnicę, bo ona na pewno będzie miała delikatny inny wymiar niż kolejne. A tutaj są różnice w granicach kilku milimetrów, ale no, nie może być na białej podstopnicy, nie może być ani milimetra nawet różnicy, bo to będzie widać. No nie ma później czego tym, czym to wypełni. Przecież nie będziemy to silikonem wypełniać. Więc to musi ładnie dochodzić. Pierwsza podstopnica już jest docięta. W tym momencie frezuję, żeby ona ładnie mi weszła w tą stopnicę. Jednak no, fajna frezarka, ale ma ten feler, że ma bardzo krótki przewód i no, praca jest dość niekomfortowa. Ale cóż mam z nią zrobić? No, szkoda jej wyrzucać, bo robotę robi jak ta lala. Trzeba robić tym, co się ma. Dobrze, pierwsze przymiarki tej podstopnicy, czy to będzie fajnie pasowało, ale czasem lepiej dwa razy zmierzyć, albo nawet trzy razy zmierzyć i później na pewno będzie Wam wszystko pasowało, niż robić na szybko. Coś nie pasuje, gdzieś za krótko docięliśmy i wszystko trzeba od nowa robić. No. Ja jestem zwolennikiem pracy na spokojnie. Mam nadzieję, że za chwileczkę zobaczycie gotowy efekt. Tak czy. Jeszcze przykręcam podstopnicę. I tak wygląda gotowy pierwszy element, który mogę sobie przymierzyć. I to będzie w sumie koniec na dzisiejszy dzień, bo ten spocznik musi mi ładnie schnąć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jutro będę kończył te schody, mam nadzieję, i za chwileczkę zobaczycie efekt. Tak to wygląda. Gościa, który to montował. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie.